Sprawa kardynała Sapiehy od czwartku nie wyjaśniła nam się ani trochę. Przeciwnie, namnożyło się argumentów, namnożyło się pytań, namnożyło się wątpliwości i ja wcale na nie, proszę Państwa, nie odpowiem, nie powiem Państwu, jaka jest prawda. Spróbujemy za to uporządkować to wszystko, trochę po to, żeby się nie zamykać tylko w bańce swojego przekonania. To wszystko dzisiaj w programie. Za chwileczkę. Musimy jeszcze najpierw wejść na Facebooka i przywitać tych, którzy się już nam tutaj meldują, a meldują się z ważnymi pytaniami, bo dzisiaj ore, ore, pierwsza i nawet przed Anią Marzycielką, to jest bardzo ważne pytanie. Gdzie znajdę pierwsze 100 podcastów? Nie widać ich w zakładce na żywo, a mam piwnicę do posprzątania, więc by się przydały. Jak kiedyś dostanę program w prawdziwej telewizji, to będzie sprzątanie piwnic, proszę Państwa. Ja chciałam wyjaśnić tym, którzy przybywają tutaj no, później i nie są z nami już od 300 programów, że najstarsze programy, one nie były, w ogóle się nie pojawiały na YouTubie. Na YouTube'a się odważyłam dopiero w pewnym momencie, a te najstarsze w ogóle były na profilu Przewodnika Katolickiego, więc można je znaleźć tylko i wyłącznie jako wideo i na stronie Przewodnika Katolickiego na Facebooku. To jest jedno, jedyne miejsce i chyba nie da się tego nawet zgrać z Facebooka, bo tak to działa. No w każdym razie tylko i wyłącznie tam. Ania Marzycielka się melduje. I Jadwiga się melduje, i Tomira się melduje i pyta, czy można by zaprosić ponownie Marcina Gutowskiego. Pewnie będzie można, ale ja bym jednak poczekała, aż się jego reportaż ukaże, bo teraz Marcin i tak nam nie może nic nowego powiedzieć przed emisją programu. Pan Albin, ksiądz Waldemar, Sławomir, no tak, czeka na rozwiązanie sprawy arcybiskupa Peca. Proszę pana, kto tutaj w Polsce na to nie czeka? Sobie jeszcze poczekacie. I pani Monika z Warszawy, i pani Krystyna z Rajczy, i Agata z Belgii, i siostra Ewa. I tak czekam, przewijam, czy się nam Facebook pojawi, czy się nie pojawi. Jest. Beata jest pierwsza z Facebooka, i Rafał, i Ania. I dobry wieczór z Lublina, miło Was wszystkich widzieć z angielskiej restauracyjnej kuchni, pogoda wiosenna, dobrze widzieć, Małgorzata czyta Bielmo, Joanna pozdrawia z ulicy Kota w butach, ach, przy dobrym programie dobrze się pracuje, przyjemne, spożyteczne, więc miłej pracy Państwu życzę. Pani Jadwiga odpala maszynę do szycia, pyta, czy nie zrobi sobie krzywdy. Myślę, że nie, ale na paluszki zawsze trzeba ostrożnie. Ojciec Makary z Brazylii, lekko pochmurnie. Justyna mówi, że da się zgrać z Facebooka, może być ciut gorsza jakość wideo. Jako podcasty mogłoby śmigać. Jak się ktoś z Państwa porwałby na taki heroizm, to ja to będę mogła wrzucić na Spotify i tam wszędzie, gdzie są podcasty. To mogę zrobić, ale ja nie jestem w stanie jeszcze brać na siebie w tej chwili jeszcze od zbierania tych dźwięków. Nie, proszę już mnie tym nie obciążać. Proszę Państwa, okej, zacznijmy. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobry wieczór, ale na początek trzy ogłoszenia bardzo ważne dla Państwa. Pierwsze, bywa tutaj z nami Jagoda. Jagoda jest bardzo ważną postacią, bo czasami moderuje komentarze na YouTubie, oglądają te programy razem zwykle z mężem, z Rafałem z Brukseli, a że wczoraj zmarł tata Jagody, to ja bardzo Państwa proszę, jak będą Państwo wieczorem klękać, czy siadać do krótkiej modlitwy, to tak dziesiątkę różańca za tatę Jagody, bo to jednak jest jedna z nas, więc myślę, że tak, że bądźmy w tym razem, dobra? Druga prośba i ogłoszenie, to pani Marianna też prosi o modlitwę. Druga prośba, czy takie ogłoszenie do Państwa, jak mówiłam o wyznaniu wiary, to ja trochę z przymusu, a trochę z tego, że nie doczytałam wszystkiego, niektóre rzeczy uprościłam i bardzo Państwa zapraszam, żeby jeszcze nie dzisiaj, ale tak w połowie tygodnia, myślę, że koło środy już powinien być dostępny nowy numer Przewodnika Katolickiego i tam będzie mój tekst,
tekst, który poszerza całą tę informację, więc jeżeli ktoś chciałby wrócić do tych kwestii wyznania wiary, to w przewodniku katolickim to znajdzie. I trzecia rzecz, bo mnie to dzisiaj rozbawiło i muszę się z Państwem podzielić, bo na YouTubie pojawił się komentarz o kotach, że w ogóle jak może taka inteligentna osoba nie wiedzieć, że gadanie do kotów i karmienie ich i przerywanie programu, bo koty w poważnym miejscu, to jest w ogóle niepoważne i rozprasza widzów. Proszę Państwa, którzy mają ochotę komentować kwestie kotów, ja Państwa uprzedzam, że to po prostu absolutnie nic nie da, tak? Znaczy na tyle, że ja może nie najlepiej o takim człowieku komentującym pomyślę, więc proszę mnie nie prowokować, koty są tutaj dłużej w tym domu gośćmi, poza tym koty zostaną i koty będą się kręcić, innej opcji nie ma, no chyba, że tak wybudujemy w ogrodzie domek, który będzie moim studiem. Spokojnie, jak policzyłam jakieś 70 tysięcy, jak będzie 100 tysięcy, to jestem to w stanie zrobić w 3 miesiące. Ja mogę założyć zrzutkę, to będzie taka zrzutka specjalnie dla tych, którym się koty nie podobają, to wtedy tak. A jak nie, jak się domyślam nie, to zostaniemy tutaj, zostaniemy razem z kotami. Dobra, proszę Państwa, dobra wiadomość jest, widzę, że tu się niektórzy oburzają. Koty to wartość dodana, prawda? Jak ktoś mógł napisać na temat kotów? Ja też nie rozumiem. Nie będzie dzisiaj o słoniach i to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że będziemy nadal rozmawiać o kardynale Sapiesze i że będziemy o tym rozmawiać niemal cały program. Ciągniemy ten temat, bo on się sam ciągnie i zdaje się, że jeszcze trochę ciągnąć się będzie. Pierwsza i najważniejsza rzecz, proszę Państwa, której musimy być bardzo świadomi i podchodzić do tego tematu z ogromną pokorą taką wewnętrzną, to znaczy my wszyscy na razie, albo prawie wszyscy, rozmawiamy o książce, której nie czytaliśmy i rozmawiamy o reportażu, którego nie widzieliśmy. Książka ma się ukazać dopiero 8 marca, już ją zamówiłam, ale z tego co widziałam, to ona i tak nie przyjdzie wcześniej niż tego 8 czy 9 marca. Jakieś grono szczęściarzy dostało ją od wydawnictwa przedpremierowo, no ale niszowi dziennikarze to nie jest target dla wydawnictwa Agora, no więc poczekamy, co zrobić. Na reportaż Marcina Gutowskiego również czekamy. Czego się doczekaliśmy i co się zmieniło od czwartku? Po pierwsze, głos zabrał ksiądz Isakowicz-Zaleski. To jest bardzo ważny głos, bo jest to głos człowieka, który zajmował się archiwami i teczkami księży w IPN-ie, przeglądał te teczki i bardzo, bardzo zdecydowanie domagał się lustracji w kościele. No na razie tej lustracji się nie doczekał. Wydaje się, że zdawał sobie ksiądz Isakowicz-Zaleski sprawę z tego, jakie szambo może wybić, jeśli się tych dokumentów nie tylko nie ujawni, ale jeżeli ich się nie podda krytycznej, historycznej ocenie, jeżeli one kiedyś wypłyną bez komentarza. No bo wtedy będą wypływać bez komentarza i zrobi się smród pozbawiony takiego krytycznego, merytorycznego komentarza. Ksiądz Isakowicz-Zaleski napisał, od wczoraj niektórzy ekscytują się informacjami Gazety Wyborczej o kardynale Sapiesze. Według mnie te rewelacje są mało wiarygodne, bo źródłem jest ksiądz Anatol Boczek, degenerat i kapuś Urzędu Bezpieczeństwa. Mścił się on na Sapiesze, bo kazał mu zerwać z komuną. W 2007 roku pisałem o nim w swojej książce, jednak kardynał Dziwisz wraz z TW Zefir, Filozof i Dąbrowski zadeptali lustrację i dziś są tego skutki. W wolnej chwili opiszę to szerzej. Kilka zdań wyjaśnienia dodaje ksiądz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Kai. Mówi tam, że publikacja Gazety Wyborczej jest oparta tylko na jednym źródle. To wiemy, zauważyliśmy, na tym, co przekazał ksiądz Anatol Boczek.
Zdaniem księdza Isakowicza-Zaleskiego ten Boczek, tak jak tam słyszeliśmy, był tym kompletnym degeneratem. Cytuję, działania księdza Boczka noszą znamiona zemsty za to, że nakazał mu zerwanie z ruchem księży patriotów, a UB zerwała z nim współpracę, uznając go za alkoholika i człowieka niewiarygodne. Niewiarygodnego, o tym też mówiliśmy. Znamienne jest to, że materiały pozyskane od księdza Boczka nigdy nie zostały wykorzystane przeciwko Kościołowi. Justyna osobnej kamery na kota się domaga. To jest trudne, bo ja nie mam możliwości podłączenia dwóch kamer. Eke Overbeek według księdza Isakowicza-Zaleskiego, ten holenderski dziennikarz, nie przejmuje się realiami epoki, nie weryfikuje ich, nie porównuje z innymi źródłami i interpretuje materiały bezpieki po swojemu. To jest poważny zarzut, ale nie możemy się do niego odnieść, dopóki nie będziemy mieli dostępu do treści książki. Bo po tym krótkim fragmencie trudno jest wydać osąd dotyczący całości i powiedzieć, czy Overbeek rzeczywiście wyrywa to z kontekstu i nie rozumie komuny. Ja nie wiem, czy ksiądz Isakowicz-Zaleski czytał tę książkę, czy oceniał po fragmencie, tego nie wiemy. Wyborcza, cytujemy księdza Isakowicza-Zaleskiego, przepisała zeznania księdza Boczka, nie podając jakiejkolwiek informacji o tym, kim on był. Moim zdaniem jest to dno. No my tutaj jednak tego księdza Boczka prześledziliśmy sobie. Nawiasem mówiąc, gdzieś wyczytałam, ale nie wiem gdzie. Też powoływano się na księdza Isakowicza-Zaleskiego, ale już potem tego nie znalazłam, że tym hakiem na Boczka było to, że on sam wykorzystywał dzieci. No jeżeli to byłaby prawda, No to tym bardziej możemy mieć takiego moralnego kaca, powołując się na autorytet tej osoby. Ale co mówią inni? Kaj zapytała o opinię doktora Marka Lasotę, to jest historyk z IPN-u w Krakowie, badacz archiwaliów czasów PRL-u. Pan Marek Lasota również uważa, że gdyby informacje o kardynale były prawdziwe, no to bezpieka by się nie wahała ich użyć przeciwko Kościołowi. Mówi o tym, że Gazeta Wyborcza sięgnęła do źródeł, które jeszcze niedawno w ogóle były uznawane za niewiarygodne, za zniekształcające rzeczywistość, a tutaj nagle mają się stawać jedynym wyznacznikiem prawdy i mają budować obraz rzeczywistości sprzed kilkudziesięciu już lat. Nie mamy dzisiaj możliwości zweryfikowania tych wydarzeń z akt UB z lat 50. z prostego powodu. Większości świadków tamtych wydarzeń już dzisiaj nie ma wśród żywych. I cytuję pana Marka Lasotę. Jak chcesz wyjść, to wychodzisz, a nie drapiesz w drzwi. Już! Jeżeli ktoś narzeka na koty, to one wtedy, proszę Państwa, czy ja się chwyci ostrość? Jak ktoś narzeka na koty, to one wtedy jeszcze bardziej marudzą. Cytujemy pana doktora Lasotę. Zastanawiam się, czy autorzy rozmaitych pojawiających się ostatnio publikacji, które mówią o faktach z przeszłości w oparciu o jedno źródło, przynajmniej próbowali zweryfikować je poprzez kwerendę w archiwach kościelnych. Jeżeli bowiem dotyczy to spraw pomiędzy kapłanem a jego biskupem, to moim zdaniem zawsze trzeba zakładać, że istnieje jakieś tło, które być może stanie się nieco bardziej czytelne z chwilą, kiedy zweryfikujemy je nie tylko w jednym źródle. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, nie? Żeby zajrzeć do archiwów kościelnych i sprawdzić, jakie było tło tych wydarzeń, ale ptaszki mi ćwierkają, no właśnie, zgubiłam ostrość, czy nie zgubiłam? Nie, ja widzę, że już jest okej. Wróciła. Ptaszki mi ćwierkają, proszę Państwa, że jego skromna osoba zamknęła właśnie archiwum krakowskie kościelne na cztery spusty i nie bardzo ktokolwiek ma możliwość korzystania z tego archiwum, ale może to tylko są plotki i może znowuż uwierzyłam jakimś złym i złośliwym ludziom. Pan doktor Lasota mówi, że ksiądz Anatol Boczek był dość aktywnym i tajnym współpracownikiem bezpieki. To wiemy, że pozostawił po sobie niemały zbiór takich denuncjacji i że treści, które przekazywał, nie spotkały się z żadnym zainteresowaniem ze strony samej bezpieki. Najprawdopodobniej uznano tę sprawę za bezpieczną.
bezwartościową, niewiarygodną, chociaż bezpieka też się nie opierała na jednym źródle. I cytuję pana Lasotę, materiał kompromitujący księcia niezłomnego był bardzo zachęcający dla UB, a jednak w żaden sposób nie został wykorzystany. A nawet z tego co pamiętam, nie został on przez krakowską bezpiekę raportowany do Warszawy. Proszę zapamiętać ten moment. A to znaczy, że już w Krakowie uznano, że to są jakieś brednie i nie można tego wysyłać dalej. A mieliśmy do czynienia z apogeum stalinizmu, aresztowano biskupów. Na początku 1953 roku odbył się proces księży kurii krakowskiej. Ja przypomnę Państwu, że chodziło tutaj o taki pokazowy proces czterech księży, trzech świeckich, oskarżonych oczywiście bezpodstawnie o działalność szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych, o nazywano to wtedy sprzedawanie ojczyzny za judaszowe pieniądze. No oczywiście celem było przedstawienie Kościoła jako agentury Watykanu i skompromitowanie też środowisk emigracyjnych. Księża w czasie tych przesłuchań byli traktowani bardzo brutalnie, zostali złamani, zeznawali niezgodnie z prawdą, zeznawali, że kuria krakowska realizowała antypolską politykę Watykanu, że zamierzała przeznaczyć obce waluty, których w ogóle wówczas nie wolno było mieć, na walkę z ustrojem, że kuria krakowska liczyła na wybuch wojny, żeby obalić komunistów. No i te zeznania doprowadziły i do rewizji w krakowskiej kurii. Zarekwirowane były wtedy dzieła sztuki i przedmioty, które wydobyto w czasie ekshumacji z Katynia i zarekwirowano bodajże 30 tysięcy dolarów. Jeden z księży w tym procesie, ksiądz Józef Lelita, został skazany na karę śmierci. Tej kary śmierci nie wykonano, zamieniono ją na dożywocie. Drugi ksiądz został dożywocie, trzeci 15, czwarty 8 lat. I tak naprawdę dopiero 10 lutego 1992 roku sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego stwierdził nieważność orzeczeń w tym procesie. Wracamy do doktora Lasoty. Patrząc okiem kogoś, kto nieco czuje realia tamtej epoki, wydaje mi się wręcz nieprawdopodobne, by bezpieka, dysponując takimi materiałami i mając absolutną pewność, że są one prawdziwe, a przez to wartościowe operacyjnie, nie zostały przez nią użyte. I to bynajmniej nie przez respekt dla kardynała Sapiehy. To mówi dr Marek Lasota. Tylko że w czasie procesu krakowskiego kardynał Sapieha już nie żył. Zmarł w 1951 roku, chorował poważnie od 1950 roku, kiedy miał zawał. No i miał 83 lata, kiedy tak naprawdę już przestał rządzić kościołem w Krakowie. Donos Boczka jest z 1950 roku. Było to o tyle mało użyteczne dla bezpieki, że samego kardynała Sapiehy tym już nie mogli szantażować. Nie mieli już na to czasu, bo kardynał wziął i umarł. Czy mogli to wykorzystać po jego śmierci? Do tego pytania jeszcze wrócimy. Czy tylko świadectwo księdza Anatola Boczka mamy? Bo to, że Boczek był kiepskim świadkiem, to myślę, że i słyszeliśmy, i mówiliśmy, i wiele osób to komentowało, i no trudno się z tym nie zgodzić, chociaż myślę, że słusznie też upomina się choćby ojciec Maciej Biskup o to, żeby uważać z dyskredytowaniem tych, którzy mówią o tym, że są skrzywdzeni, i żeby jednak dawać margines zaufania. Tu stajemy przed trudnym moralnym dylematem. Ale proszę Państwa, okazuje się, że mamy świadectwo nie tylko księdza Anatola Boczka. Mamy również świadectwo księdza Andrzeja Mistata. Kim był ksiądz Andrzej Mistat? To był człowiek urodzony w 1919 roku w Wieliczce. Seminarium zaczął w 1938 roku, jeszcze przed wojną. Potem był w tej tajnej, podziemnej formacji, wyświęcony w 1943 roku na wiosnę chyba przez kardynała Sapiehę. Zaczął pracę krótko jako wikariusz. Jako wikariusz zresztą współpracował z Armią Krajową, a potem został kapelanem i sekretarzem kardynała Sapiehy. I to on pojechał z kardynałem Sapiehą do Rzymu po kapelusz kardynalski. Nawiasem mówiąc, w czasie tej podróży przewoził przesyłkę z komendy głównej takiej podziemnej organizacji Wolność i Niezawisłość. Przewoził ją, żeby ją przekazać generałowi Andersowi. W powrotnej drodze, no, też tajnie, tak? To nie była kwestia tylko przewiezienia, wiózł listy dla rodzin żołnierzy Andersa.
Kapelanem był od połowy 1945 roku do 1947 roku. I w jednym z życiorysów przeczytałam, że do końca nie są znane motywy zwolnienia księdza Mistata z obowiązków kapelana i funkcji osobistego sekretarza kardynała Sapiehy. Przypuszcza się, że powodem były inwigilacje, próby nakłonienia do współpracy przez funkcjonariuszy UB i zastraszanie. Czyli jeden z życiorysów sugeruje, że no, ksiądz Mistat był tak przytłoczony tym, że służby bezpieczeństwa czy UB próbuje coś z niego wyciągnąć, że wolał nie być sekretarzem. Jaki to był człowiek? Przede wszystkim to był człowiek, który został zapamiętany jako przeciwnik, momencik, bo pan Daniel pyta, czy publikowałam jakiś materiał dotyczący księdza Natanka. Nie, nie ma takiej potrzeby, ksiądz Natanek jest suspendowany, więc jakby już nas ta sprawa nie dotyczy. To był człowiek, który bardzo się przeciwstawiał mocno władzom komunistycznym, bardzo odważnie występował chociażby w obronie własności prywatnej, bardzo mocno upierał się przy mówieniu głośno, upominaniu się o demokratyczne wybory, upierał się o przyprawie do wypowiedzi i głośno to powtarzał. Oczywiście przez to, że spotykał się z ludźmi przeciwnymi komunizmowi, przez to, że miał kontakty z ludźmi za granicą, oskarżano go ciągle o współpracę z obcym wywiadem. Był nękany przez UB, był zagrożony aresztowaniem i dlatego wyjechał, piszą, na zachód, czyli po prostu na ziemie odzyskane, gdzieś w okolice Gorzowa Wielkopolskiego. W kazaniach również tam mówił o prześladowaniach politycznych. Znowuż zwracał na siebie uwagę UB. Kiedy był zagrożony aresztowaniem, to był sierpień 1948 roku, wielokrotnie zatrzymywany, wzywany na przesłuchania, parafianie stali za tym człowiekiem murem. Organizowali dla jego ochrony całodobową straż obywatelską. Kiedy w czasie jednego z przesłuchań, kiedy go trzymano na jednym z przesłuchań na posterunku MO, proszę sobie wyobrazić, to było w Cybince, na komisariat milicji obywatelskiej wtargnęła grupa kobiet, która siłą odebrała księdza Mistata funkcjonariuszom i odprowadziły te kobiety księdza na plebanię. I to nie było 5 kobiet, tylko to była procesja 200 osób, więc takie miał poparcie społeczne ten człowiek. 1948-1949 rok, on był wiele razy przesłuchiwany, między innymi z powodu treści kazań, które obnażały to, co robi aparat władzy. No i w czasie tych zatrzymań, w czasie tych przesłuchań pytano go o to, między innymi, o czym arcybiskup Sapieha rozmawiał z ludźmi emigracji. On niezmiennie odpowiadał, że był tylko kapelanem, że tylko anonsował gości, że nie był świadkiem rozmów. No, w ten sposób chronił kardynała Sapiehę, chociaż w rzeczywistości jako świadek bywał w trakcie tych rozmów i był jako świadek wzywany na nie. Pytano księdza Mistata, w życiorysach piszą również bezskutecznie o kontakty jego zagraniczne, kontakty innych księży. Powstawały całe prace w obronie księdza Mistata. Wychodzisz i nie wracasz. Już się teraz boję powiedzieć, że kota wypuszczam, bo zaraz będzie znowu, że jest ostrość. Muszę sprawdzić, przepraszam. Takie uroki, no, wróć mi, tu jestem. No, straszne rzeczy się dzieją. Jesteśmy. Takim człowiekiem był ksiądz Mistat. W 1949 roku, kiedy znów został aresztowany, zatrzymano go w Słubicach. Potem przewieziono go do Poznania, potem dopiero do więzienia Montelupich w Krakowie, ale dopiero w 1950 roku. Stanął przed sądem, oskarżono go o szpiegostwo, skazano na 5 lat więzienia, potem ten wyrok 5 lat więzienia zwiększono do 10 lat więzienia. Siedział we Wronkach, w tym półtora roku w izolatce, śpiąc na betonie.
Z więzienia zwolniono go w 1953 roku, ale zwolniono go z powodu choroby i to nie było zakończenie kary. On nadal nie miał praw obywatelskich, nie mógł wrócić na parafię i ten człowiek zaczął zarabiać, naprawiając radia. Kiedy kara się skończyła, paszportu mu przez długie lata nie chciano dać. On w międzyczasie skończył kurs na Politechnice, zyskał uprawnienia, zajmował się między innymi radiofonizowaniem kościołów, zakładaniem nagłośnień w kościołach, bo się na tym znał. I tak upłynęły mu lata 60. i dopiero w 68 roku mógł zostać proboszczem, a w 86 poprosił o emeryturę. I zmarł w 1999 roku dopiero. Przyznają Państwo, że ten życiorys no, nie bardzo przypomina życiorys niejakiego księdza Anatola Boczka, prawda? Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że Joanna Tokarska-Bakir, która pracowała o książce nad pogromem krakowskim z 1945 roku, przy okazji trafiła na znajdujące się w IPN-ie zeznanie księdza Andrzeja Mistata. To zeznanie pochodzi z sierpnia 1949 roku. Z tego, co wiemy z życiorysu, ksiądz Mistat był wtedy aresztowany. Był aresztowany w Słubicach między 3 a 9 sierpnia 1949 roku. Te zeznania powstały po około tygodniu przesłuchań. Ja zdążyłam wspomnieć o innych przesłuchaniach w procesie krakowskim. Te przesłuchania, owszem, w tamtych czasach często kończyły się złamaniem człowieka. One kończyły się tym, że człowiek mówił cokolwiek i podpisywał, co tylko mu dali, żeby tylko przeżyć, żeby już przestali bić i dręczyć człowieka na inne sposoby. Więc mogło być tak, że te zeznania zawierają nie to, co ksiądz Mistat mówił, ale że zawierają to, co włożono w jego usta. Nie zmienia to jednak faktu, wracam do przeszłości, że rzeczywiście on z bycia sekretarzem zrezygnował bardzo szybko, co nie jest częstą praktyką. Nie zmienia to faktu, że on nie był lękliwym facetem, który bał się, że UB go będzie nachodzić, więc wolał już nie być sekretarzem. I za tym odejściem jego bardzo szybkim z bycia sekretarzem może stać i wielka święta legenda pokory i chronienia kardynała Sapiehy, a może stać i wielki dramat. Jaki dramat? No, mamy zeznania, które pani Tokarska-Bakir przekazała Tygodnikowi Powszechnemu i Marcinowi Gutowskiemu. Cóż powiedział? Ważne jest to po pierwsze, że wygląda na to, że ksiądz Mistat nie był molestowany jako kleryk. To by oznaczało, że można było być ulubieńcem wtedy jeszcze nie kardynała, arcybiskupa Sapiehy bez doświadczenia molestowania. Więc gdyby te zeznania były prawdziwe, no to moglibyśmy być spokojniejsi również o losy młodego księdza czy kleryka Wojtyły. Ksiądz Andrzej Mistat doświadczył tak zwanej czułości kardynała dopiero po tym, jak został jego kapelanem, według tych zeznań, tak? Trzymamy się tekstu, ja nie osądzam jego wiarygodności. Pisze o tym, że po tym jak objął funkcję kapelana, po 3 tygodniach był z kardynałem samochodem na wyjeździe i podczas tej jazdy samochodem i podczas przechadzki po lesie, lubię to słowo przechadzka, kardynał Sapieha uderzał go laską i ręką po pośladkach i po genitaliach. Ksiądz Mistat zwrócił mu uwagę, że to zachowanie jest niestosowne. Kardynał odpowiedział, że przecież nic się nie dzieje. Po powrocie do domu powiedział księdzu Andrzejowi, że go odwiedzi w jego mieszkaniu. Przyszedł, potem pytał o zdrowie, mówił, że go zbada, pytał, czy nie jest chory. Zlecił mi zdjąć sutannę, położyć się na tapczanie, macał mnie po całym ciele, również po częściach płciowych. Ponieważ uważałem to za rzecz ubliżającą, wstałem i oświadczyłem mu, że nie ma żadnych danych, by jako lekarz dokonywać na mnie podobnych oględzin i że jest to dla mnie bardzo kompromitujące i wstydliwe. I gdybym wiedział, że przechodzić będę takie tortury, za żadną cenę nie zgodziłbym się być kapelanem. Pytałem się go, czy każdy kapelan musi przechodzić takie oględziny. Odpowiedział, że każdy. Wtedy oświadczyłem mu, że miało to miejsce pierwszy i ostatni raz za moją zgodą. Wtedy zrozumiałem, że kardynał Sapieha jest homoseksualistą. Co dalej?
Tego samego dnia ksiądz Mistat opowiedział o wszystkim kanclerzowi kurii. To był ksiądz Stanisław Mazanek. Ksiądz Mazanek, kanclerz, odpowiedział, że nie może sobie na to pozwalać i że ma się tym nie przejmować, ale gdyby to się zdarzało w przyszłości, to ma się wzbraniać. Tak? Co więcej, ksiądz Mistat poszedł z tym również do drugiego człowieka, do biskupa pomocniczego, biskupa Rosponda. Więc widać, że albo go to gryzło, albo to była jakaś procedura, tak? I widać, że to był przyzwoity facet, który nie chciał z tym zostać sam. Biskup pomocniczy odpowiedział mu, że no coś słyszał o takich wyczynach kardynała, ale wytłumaczył mu, że, czy próbował tłumaczyć, że to jest jego pochodzenie i że takie jest zboczenie arystokracji. Ja gdzieś słyszałam określenia arystokratyczna choroba. I powiedział mu też to samo, tak, że ma się na przyszłość przeciwstawiać i ma na to nie pozwalać, ale ma zostać na stanowisku i ma zachować tajemnicę. Trzecią osobą, której ksiądz Mistat to powiedział, to był rektor seminarium, który też powiedział, żeby nikomu nic nie mówić i też mu powiedział, że ma nie odchodzić ze stanowiska kapelana. Nawiasem mówiąc, proszę zauważyć, jaki my tutaj mamy mechanizm. Masz się przeciwstawiać, tak? To trochę tak, jakby to była wina ofiary, albo jakby część odpowiedzialności spoczywała na skrzywdzonych, jakby to skrzywdzony był odpowiedzialny za to, żeby powstrzymać napastnika, nie? Plus ta tajemnica, która nam się teraz czkawką odbija. Ksiądz Mistat dalej mówi, że kolejny taki wypadek to było u niego w mieszkaniu, kardynał przyszedł do niego, chciał dokonać oględzin, cytuję, on się temu sprzeciwił, kardynał jednak nie zważał na moje sprzeciwy i gonił mnie po pokoju, doprowadzając do tego, że złapałem go za ręce i oświadczyłem mu, że jeśli nie przestanie, to odejdę ze stanowiska kapelana. To jest właśnie ten ważny moment. Ja mówiłam Państwu, tak, że on bardzo szybko zrezygnował. Potem ksiądz Mistat mówi, że widział podobne zdarzenia w kurii, w prywatnych apartamentach kardynała Sapiehy. Mówił tutaj o dwóch kolejnych księżach. Mówił, że kolejnych czterech księży mu o tym opowiadało i wymienia ich nazwiska. I wśród tych, którzy mu o tym opowiadali, pana nazwisko Anatola Boczka. To jest o tyle ważne, że zeznania księdza Mistata są starsze. Najpierw ksiądz Mistat o tym mówił i wymienia tam Boczka, a dopiero potem, rok później, pojawia się to zeznanie, ten donos Boczka. Ksiądz Mistat pierwszy o tym wspomniał, a po czterech kolejnych księżach ksiądz Mistat mówi, że się domyślał, że te relacje z kardynałem Sapiehą są takie niedwuznaczne, jakby patrząc na ich zachowania. No i to tyle samych zeznań. Ksiądz Jacek Prusak, psychoterapeuta, uważa, że zeznania księdza Mistata wyglądają wiarygodnie. Mówi też zresztą, że jest pod wrażeniem odwagi księdza Mistata. Zwraca tutaj uwagę właśnie na te procedury, na pewne próby reagowego urzędowania, kiedy ksiądz Mistat zgłaszał tę sprawę do księży na wysokich stanowiskach. Niczego się nie doczekał. No oczywiście nadal wiemy za mało. To jest coś, co powinno nam cały czas nad głową taka wielka lampa świecić. Na pewno wiemy za mało, żeby wydawać jakiekolwiek wyroki. Na mnie te zeznania księdza Mistata zrobiły wrażenie, zwłaszcza w połączeniu z jego życiorysem. I rzeczywiście wielką szkodą jest to, że lustracja w kościele się nie odbyła. Bo proszę Państwa, ksiądz Mistat umarł w 1999 roku, więc miałby szansę opowiedzieć nam, czy te zeznania zostały wymuszone na nim siłą, czy mówił prawdę. Oczywiście to byłby wtedy wielki skandal, rzeczywiście, ale dzisiaj mielibyśmy całą tę burzę już dawno za sobą i po tej burzy byłoby już dawno posprzątane. A tak wypadają trupy z szaf, albo co gorsza, trupy nie wypadają z szaf, tylko z tych szaf sączy się nam trupi jadek, a my słyszymy, że w tych szafach to wszystko świeże i pachnące, nie? A my widzimy, że z nich cieknie.
Ciekawe jest to, że w całej tej sprawie mam wrażenie, że jad w komentarzach to się wylał większy, chyba nawet większy niż pod tekstami dotyczącymi Jana Pawła II. Chociaż większość z tych komentujących, idę o zakład, jeszcze tydzień temu nie umiała powiedzieć, kim był kardynał Sapieha, poza tym, że kojarzyła nazwisko, że ktoś wielki. Mam wrażenie, że my ciągle bronimy siebie przed tym, żeby nie wyjść na głupców, ale okej, każdy może próbować wyrażać swoje poglądy. Słyszymy między innymi, że nie ma śladów, żeby bezpieka wykorzystywała te donosy, a one przecież mają duży potencjał kompromitujący obyczajowo. Mają. Mogła je wykorzystać, ale czy to jest argument, który zamyka dyskusję? No moim zdaniem jeszcze jej nie zamyka. Po pierwsze, może być tak, teoretycznie, tak? Może być tak, że ktoś nie zdążyli tych materiałów wykorzystać. Kardynał Sapieha był chory, zaraz potem umarł. Po drugie, mogło być tak, że... Mogło być tak, proszę Państwa, że gdzieś też o tym czytałam, że ludzie po prostu by wyszli na ulicę, że groźba masowych protestów i jakiegoś buntu była bardzo duża. Kto jak kto, ale kardynał Sapieha był staruszkiem otoczonym naprawdę powszechnym szacunkiem, z piękną wojenną przeszłością i uderzenie w niego, a zwłaszcza tuż po śmierci, byłoby jednak politycznym samobójstwem. I widać to nawet dzisiaj, jaki jest publiczny gniew niektórych, jeżeli się w ogóle śmie podać w wątpliwość jego moralność. Dziś, po tylu skandalach. No więc kto wie, czy wtedy to by się nie mogło skończyć krwawo i czy ktoś nie wyliczył, że nie warto. Nie wiem, to jest tylko kolejne morze na tej dużej liście. Po trzecie, mogło być i tak, no, że komuniści w tym czasie po prostu uderzali w Kościół inaczej. I to było bardzo mocne uderzenie. Mieliśmy proces księży krakowskich, mieliśmy pokazowy proces biskupa Kaczmarka, to był 53 rok, mieliśmy uwięzienie biskupa Baraniaka i przede wszystkim mieliśmy uwięzienie kardynała Stefana Wyszyńskiego, wrzesień 53 rok. To wciąż była jedna, ta sama wielka fala represji. I teraz opowieść o tym, że zmarły kardynał dotykał kleryków, trochę się nie mieściła w tej narracji. Trochę mogła ją nawet osłabiać, bo wyglądała, żebyśmy się dobrze rozumieli, wyglądała mniej merytorycznie. Wyglądałaby jak walenie na oślep we wszystko. A tutaj to było tak zaplanowane, że to, znaczy starano się działać tak, żeby dać pozory działania konsekwentnego, spójnego i zgodnego z prawem w obronie socjalistycznej ojczyzny. Mogło być też tak, że molestowanie księży przez kardynała, proszę Państwa, w ogóle nie było argumentem na tamte czasy. Że nawet ci, którzy przyjmowali zeznania, oni mogli w to nie uwierzyć. Dla mnie jest dosyć znamienne to, że oni mogli nie wysłać tych zeznań dalej do Warszawy. Czy oni je ocenili jako niewiarygodne? Proszę sobie wyobrazić. Jeżeli przyjmujemy narrację, że one były wymuszone siłą, tak, torturami, to znaczy, że komuś na tych zeznaniach zależało, że to jednak o taką treść zeznań chodziło. No to jeżeli by je wymusili torturami, no to byliby dumni, że osiągnęli swój cel, mają to, o co chodziło w zleceniu, no więc wysyłają to do Warszawy. To byłby taki oczekiwany i zakładany sukces, gdyby tak brzmiało zlecenie. My musimy pamiętać, że funkcjonariusze bezpieki, przesłuchujący, torturujący, to nie byli bohaterowie w pelerynach, nie? Tylko, że tacy bardziej odważni, ale tacy trochę bardziej mściwi. Tylko, że po tej złej stronie, nie? To nie jakiś tam czarny książę czy inny z komiksu. Proszę Państwa, to byli często ludzie, którzy byli tchórzami, a ich jedyną siłą była brutalność i absolutny brak skrupułów. I ci ludzie wtedy, tak samo jak wszyscy inni, przepraszam, drżeli o własną D.
wiedzieli, że jeden błąd i oni sami znajdą się po drugiej stronie i z tych, którzy biją, mogą być tymi, którzy będą bici. Nie mieli zaufania do przełożonych, przełożeni nie mieli zaufania do nich. Jeżeli ktoś taki drży przed tym, żeby nie podpaść swoim przełożonym, drży przed tym, żeby się nie skompromitować i dostaje takie zeznania, które są czymś zupełnie z kosmosu, nie? Bo my mówimy o świecie, gdzie to było, gdzie nikt głośno słowa seks nie wypowiadał, to czy nie jest możliwe to, ja się tylko zastanawiam, że on nie wyśle tych zeznań dalej, bo się będzie bał, że przełożeni uznają, że przegiął w wymyślaniu, że dojdą do wniosku, że chyba jest idiotą, skoro wyprodukował aż takie brednie. Czy nie lepiej się było trzymać tego, co jest mniej skandaliczne, ale za to bardziej wiarygodne? Dlatego trochę mi się nie trzyma kupy taka narracja o tym, że te zeznania były wyprodukowane dla bezpieki, żeby skompromitować Sapiehę, że były wydobyte z więźnia siłą, a potem nie wysłano ich dalej i nigdzie nie użyto. One równie dobrze mogły być prawdziwe, a jednocześnie mogły przerosnąć w wyobrazie funkcjonariuszy bezpieki. Z drugiej strony, czy ksiądz Mistat rzeczywiście tak by sypał, ten odważny gość, gdyby to była prawda? Z trzeciej strony, mnożę wątpliwości tylko. Czy gdyby musiał coś powiedzieć, jeżeli jesteśmy torturowani i trzeba powiedzieć coś, żeby dali nam święty spokój i żeby przeżyć, to powiedzenie czego w tamtym czasie wydawało się mniej szkodliwe. Czy zdrada tego, o czym kardynał Sapieha rozmawiał z najważniejszymi politykami tamtego świata, o czym kardynał Sapieha rozmawiał z ludźmi wrogiego Zachodu? Czy lepiej było powiedzieć, przepraszam, o seksualnych historiach starego dziadka, które no, przy wielkiej polityce były wówczas traktowane jak banał, tak? Bo się gra toczyła wtedy o politykę i ludzie nie mieli takiej wrażliwości na nadużycia seksualne, jakie my mamy dzisiaj. Co by Państwo zdradzili? Którą z tych tajemnic arcybiskupa, jeżeli nie dałoby się milczeć? Ja nie wiem, ja po prostu myślę, szukam, o tak bym to nazwała, bo nie wiem, czy myślę. Ludzie zastanawiają się też, jak to jest możliwe, że teoretycznie tylu ludzi do tych teczek zaglądało, a nikt niczego nie znalazł. No, można odpowiedzieć odbijając piłeczkę, no, dzisiaj każdy może do tych teczek zajrzeć i sprawdzić, więc tylko głupiec pisałby książkę opierając się na fałszywkach, bo każdy może go sprawdzić. Więc sprawdźmy i wykażmy mu, że jest głupcem. Dlaczego tylu zaglądało i nie znalazło? Nie wiem. Wiem, że są teczki, do których zaglądała jedna albo dwie osoby, bo nie ma po co tam zaglądać. Może dlatego, że ktoś znalazł informację w jakiejś teczce, szukając zupełnie czegoś innego, uznał ją za plotkę, więc nie weryfikował, bo to nie jego dotyczyło, zajmował się inną sprawą. A może dlatego, że żeby zobaczyć skandal, trzeba by znaleźć nie tylko tę jedną kropeczkę w jednej teczce, ale połączyć ją z 10 innymi kropkami w innych teczkach i dopiero wtedy dałoby to jakiś obraz. To są te uroki wąskiej specjalizacji, jaką dzisiaj mamy i tego, że znów wracamy do tematu, nie było w Polsce nigdy lustracji księży, nigdy nie było komisji, więc te teczki sobie po prostu leżą nieczytane i my nie wiemy, co w nich jest. Jeszcze jedna rzecz, pan Henryk pyta, czy UB docierało do tych ludzi, o których wspominał w przesłuchaniu ksiądz Mistat, że byli molestowani? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym teraz sprawdziła, jak wyglądają teczki tych wspomnianych ludzi, bo oni są tam podani wszyscy z imienia i nazwiska. Czy służby do nich dotarły, czy przesłuchiwały i co oni mówili? Ale proszę zobaczyć, to są kolejne teczki kolejnych ludzi i to nie jest oczywiste, że my przypadkiem trafimy na nie wszystkie. To, co mnie jeszcze gryzie w tej sprawie, przepraszam, jak jeszcze gdzieś zobaczę, że ktoś pisze katoliccy publicyści w cudzysłowie, to przegryzę tętnicę albo czyjąś, albo swoją, jak ten ktoś będzie daleko. To jest takie kwestionowanie tego, że ktoś, kto o tym mówi, jak w ogóle może nazywać się katolickim,
Tak, może nazywać się katolickim publicystą, bo tym ludziom zależy na tym, żeby Kościół oczyścić, żeby wyciągnąć na jaw wszystko, co jest zepsute, żeby sprawdzić, czy na pewno jest zepsute, żeby ostatecznie dawać ludziom prawdziwe autorytety, a nie autorytety gnijące od środka. A żeby wiedzieć i sprawdzić, czy coś gnije od środka, to nie można w to uwierzyć, ale trzeba albo do środka zajrzeć, albo przynajmniej dobrze go obwąchać i wtedy wiemy. I na tym polega miłość Kościoła, że chcemy dawać prawdę, której jesteśmy pewni, a nie taką, że tylko zakładamy, że chyba jest prawdą, bo tak ładnie na wierzchu wygląda. Jeżeli coś jest czyste, jeżeli coś jest zdrowe, jeżeli nie ma w tym cienia zgnilizny, to żadna komisja i żaden publicysta żadnej winy ostatecznie mu nie wykaże. A jeżeli ktoś chce kościoła zbudowanego na wydmuszkach, to jest jego sprawa, niech sobie tkwi w swojej fikcji, tylko niech nie dyskredytuje cudzysłowami tych, którzy chcą solidnych fundamentów, a nie takich wydmuszek. W sumie rozbawiła mnie chyba opinia historyka bodajże, że jaki jest prawdziwy cel ich działań, może trzeba kopać jeszcze głębiej, może warto przypatrzeć się nieprawidłowościom w diecezji krakowskiej w czasach biskupa Stanisława ze Szczepanowa, być może i on odpowiada za jakieś molestowanie kleryków, scholastyków, polecam tę myśl, w ten sposób szybciej osiągniemy stan narodowego obłędu. Nie wiem, jak tam narodowy obłęd, ja przypominam panu, państwu, że o Stanisława ze Szczepanowa to spór trwa od lat i wcale nie trzeba jakoś głęboko kopać. Zdaje się, że już Gal Anonim nieszczęśliwie użył słowa traditor, które można tłumaczyć jako zdrajca. No i nie wiadomo, czy ten król, czy ten biskup zdradził tego króla, czy go nie zdradził, czy o co tam tym panom poszło. No oczywiście przyjmujemy raczej wersję, że spór jednak był polityczny, linii moralnej, a król ewentualnie zdradę wykorzystał jako pretekst. Mniejsza o to, ale kiedy historyk mówi, sięgnijcie jeszcze po świętego Stanisława, jest dość przedziwne. Co zrobić, proszę Państwa? Po pierwsze otworzyć archiwa kościelne. Panie Boże, no ja nie wątpię, ja po prostu sprawdzam. Po pierwsze otworzyć archiwa kościelne, powołać specjalną i złożoną ze specjalistów komisję, która przejrzy archiwa kościelne i przejrzy akta IPN-u. Jeżeli tam nie ma nic do ukrycia, inaczej. Jeżeli ja w swoim domu nie mam nic do ukrycia, jeżeli nie trzymam w swoim domu ani broni, ani narkotyków, ani pornografii, to naprawdę nie zamykam domu przed policją i nie chowam się przed policją po krzakach. Dlatego nie widzę dzisiaj argumentów, które by kazały mówić nie pracy takiej komisji. Kiedyś można jeszcze było mówić, że my się nie poddamy wrogiej narracji, że nie będziemy działać pod dyktando gazet i mediów, to jest bardzo silne w pałacach biskupich, że tam nic nie ma, a tylko skłócimy wiernych w kościele. Kiedyś to może miało jakiś sens, dzisiaj to wszystko już nie ma żadnego znaczenia. Ten trupi jad z tych szaf wycieka. Co gorsze, jest kompletnie zniszczone zaufanie. I argument na nie jest tylko jeden. To jest to, że ktoś wie, co tam się kryje i nie chce tego ujawnić. Ktoś napisał, że odnoszenie się do każdego zarzutu, każdej marnej dziennikarzyny, to przyjęcie optyki tygodnika nie. Ja mam wrażenie, proszę Państwa, że czas uczy nas mocno w Kościele pokory. Albo przynajmniej powinien nas uczyć pokory. Raz zdradzone zaufanie będzie podejrzewać tego drugiego na każdym kroku. I tu się nie ma co na to oburzać i obrażać. To znaczy ten, który zdradził, nie może się oburzać i obrażać. Tylko to zaufanie musi zacząć budować od nowa. To jest trochę tak, jak sobie wyobrażam, że jest w małżeństwie po zdradzie. Jest oczywiste, że w zdrowym małżeństwie żona nie chodzi za mężem i nie podsłuchuje jego rozmów telefonicznych, nawet jak rozmawia z kimś w łazience.
ale kiedy już wie, że została zdradzona, bo mąż się przyznał, bo przeprosił, bo obiecał, że to się nigdy nie powtórzy i chce budować wszystko od nowa, to jednak lepiej, żeby ten mąż przynajmniej przez jakiś czas z telefonem do łazienki nie chodził i nie rozmawiał tam szeptem, nawet ze swoim szefem. Przynajmniej dopóki ta żona znów mu nie zaufa. Bo zaufanie odbudowuje się otwartością, a nie ukrywaniem czegokolwiek. Tak po prostu działa człowiek. Więc tak, w dzisiejszych czasach, po takiej zdradzie zaufania, z jaką mieliśmy do czynienia, po biskupie Janiaku, po kardynale Gulbinowiczu, po księdzu Dymerze, po Wanierze, po Rupniku, to my jednak uprzejmie prosimy, żeby odnosić się do zarzutów każdego marnego dziennikarzyny. To jest forma pokuty za zdradę, tak? Taka sposób na odbudowanie zaufania. I ja nie wiem, czy to nie jest jedyny sposób. Dlatego wracamy do postulatu powołania komisji historycznej złożonej absolutnie ze specjalistów, a nie ideologów, bo pokazanie całej prawdy to nie jest kwestia publicystyki, tam naprawdę potrzeba historyków, naukowców. Na pewno trzeba umieć ocenić wiarygodność źródeł. My tego w publicznej dyskusji zrobić nie umiemy. Na pewno nie umiemy tego zrobić na podstawie materiałów, które są upubliczniane, tego jest za mało. Dlatego uważajmy z takim kierowaniem się na specjalistów w tej sprawie i z wydawaniem ostrych, jednoznacznych wyroków. Przy całej ocenie wiarygodności źródeł musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że Służba Bezpieczeństwa działała no jednak na dwa sposoby. Ona z jednej strony rzeczywiście produkowała materiały, które miały kogoś skompromitować. Tu się często u Państwa pojawia to, że nie można wierzyć ich materiałom. Tak, były produkcje materiałów po to, żeby kogoś skompromitować. Były takie, które miały wprowadzić podział w jakiejś grupie opozycyjnej wewnątrz Kościoła, skłócić kogoś, to jest oczywiste. Ale z drugiej strony komuniści zbierali też informacje prawdziwe. Oni musieli mieć wiedzę konkretną na temat konkretnych ludzi, jak najgłębszą i jak najbardziej wiarygodną. I oni ją zbierali dla siebie, żeby ewentualnie móc opracować plan skompromitowania kogoś albo plan zwerbowania kogoś. I te różnice trzeba zobaczyć, że to są dwa rodzaje materiałów. Są zatem takie źródła, w których jest prawda, bo ona im była potrzebna na ich własny użytek. I są fałszywki, które też były im potrzebne. W zupełnie innym celu, ale też były potrzebne. My musimy pamiętać, proszę Państwa, że to, co oni wtedy robili, to nie była produkcja teczek dla przyszłości, kiedy ich już nie będzie. To nie była produkcja materiałów dla historyków na przyszłość. To były ich materiały operacyjne, to było ich biurko, tak jak nasze pliki w komputerze, którymi się posługujemy, żeby załatwiać różne bieżące sprawy. Zbieramy informacje, a potem produkujemy coś, żeby kogoś skompromitować. Problem polega na tym, że my dostaliśmy wszystko z tych biurek zgarnięte na jedną kupę, nie pamiętamy tamtych czasów, a próbujemy się teraz w tym chaosie połapać. Czy będzie trudno? Oczywiście, że będzie trudno, tylko że jeżeli my z tym nic nie zrobimy, mówię pokoleniowo, to potem będzie jeszcze trudniej. Dzisiaj już nie żyją ludzie, którzy na początku lat 50. mieli po 30 lat i oni już nam niczego nie wyjaśnią. Na szczęście żyją jeszcze ludzie, którzy żyli w PRL-u. I oni pamiętają jeszcze tamtę mentalność, pamiętają tamte sposoby działania i oni mogą jeszcze próbować nam to tłumaczyć. Ale błagam, nie zostawiajmy sądzenia lat 50. i 60. następnemu pokoleniu urodzonym po roku 2000. Bo ja mam wrażenie, że to się nie uda. Znaczy, ja bardzo lubię tych ludzi, ale ja nie wiem, czy oni są w stanie zrozumieć tamten świat. Jak patrzę na filmy o PRL-u, to myślę, że nie. Dlatego ja bym błagała naszych biskupów, zróbcie to jak najszybciej. Zróbmy to jak najszybciej, tak? W imię odpowiedzialności za przyszłość Kościoła. Bo kiedy zaczną was, nas sądzić ludzie urodzeni po 2000 roku i kiedy oni zaczną wyciągać te trupy z szafy, te trupy z lat 50. i 60.,
to z kościoła może nie zostać kamień na kamieniu, bo oni, nie znając tamtego świata, nie rozumiejąc tamtej presji, lęku, takiej obawy każdego przed każdym, tamtego poziomu braku zaufania, to oni nas wszystkich uznają za zbrodniarzy, tak? Zbrodniarzy obojętności, zbrodniarzy milczenia. Raz jeszcze, Agnieszka, bardzo dziękuję za ten komentarz. Ja nie rozsądzam, nie mam wiedzy, nie mam dostępu do materiałów. Ja mogę tylko robić to, co próbowałam zrobić, czyli zebrać różne opinie, postawić pytania, pewnie utrudniając znalezienie jednoznacznej odpowiedzi, ale może dzięki temu zmusimy się do myślenia i kwestionowania wszystkiego, co słyszymy po obu stronach, i zadawania pytań. Jedno, czego naprawdę chcę, to chcę tego, żebyśmy wyjaśniali to, czego wyjaśnienia domaga się świat. To jest dzisiaj droga dawania świadectwa i to jest dzisiaj droga odwagi i to jest droga miłości wobec przyszłych pokoleń. Jeżeli chcemy im przekazać Kościół, tak, jeżeli mają w nim żyć. Jeżeli chodzi o odwagę i o miłość, krótko, to ja jeszcze o jednej sprawie, nie wiem, czy mi się uda krótko. Proszę sobie wpisać w Google hasło Crotone przez C i wyszukać obraz. Tak? Crotone przez C. Tam jest piękne plaże. Po prostu doskonałe, ciche miejsce na wakacje, południe Włoch, tam na podeszwie tego włoskiego buta. Nie reklamuję tutaj usług turystycznych. Jak już Państwo zobaczyli te piękne plaże, to teraz proszę w to obok tego słowa Crotone wpisać sobie drugie słówko. Włoskie słówko migranti. I znowuż można przejrzeć grafikę w Google'ach. To jest, proszę Państwa, to samo morze i to jest ta sama plaża. W niedzielę nad ranem, właśnie nieopodal Crotone, rozbiła się łódź, w której płynęło według danych bodajże 150 migrantów z Afganistanu, Iranu, Pakistanu, ponoć również z Somalii. Łódź się rozbiła, ciała zostały wyrzucone na brzeg. Wśród ciał jest wiele dzieci, w tym kilkuletnie bliźnięta, w tym niemowlę, w tym ciało martwego siedmiolatka, trzymane przez wujka, któremu udało się przeżyć. Chłopiec miał płuca pełne wody i nie udało się go uratować. Alarm podniósł wędkarz, który pierwszy zauważył zniszczoną łódź i zauważył pływające w wodzie ciała bardzo wcześnie rano. Na miejsce oczywiście przyjechały całe ekipy i policji, wojska i Czerwonego Krzyża włoskiego. Łódź się rozbiła o skały tak naprawdę kilka metrów od wybrzeża. No ale morze o tej porze roku to nie jest morze, w którym człowiek może sobie popływać. Jeden z lekarzy, którzy się pojawili na miejscu zdarzenia, mówił, że ciała były wszędzie, że gdzie nie spojrzał, tam były zwłoki. Na razie na dzisiejszy wieczór wiemy o 62 ofiarach, 14 dzieciach w tym 21 kobietach. Uratowanych jest 81 osób, co oznacza, że wiele ciał zaginęło. Jeden z mężczyzn stracił na przykład i żonę, i troje dzieci. To jest odpowiedź dla tych, którzy pytają, dlaczego oni nie zabierają ze sobą kobiet i dzieci, dlaczego płyną tylko mężczyźni. No gdyby ten mężczyzna popłynął sam, jego żona i dzieci by żyli, a on mógłby je sprowadzić już legalną drogą. Właśnie dlatego. Ja przyznaję, nie mogę dzisiaj nie myśleć o tragedii na Lampedusie. Tamtych ofiar było oczywiście zdecydowanie więcej, ponad 368 chyba. Ale nie potrafię też myśleć o Morzu Śródziemnym, tak jak kiedyś. O pięknym morzu, które stało się kolebką naszej cywilizacji. Dzisiaj mówi się o cmentarzu śródziemnomorskim. W ostatnich 10 latach, proszę Państwa, to piękne morze pochłonęło 26 tysięcy ludzkich żyć. Rok 2023 na razie się zaczyna, a tam jest już 225 nowych ciał. W ubiegłym roku to było 2400 ofiar. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, ta organizacja śledzi szlaki migracyjne, to właśnie szlak łączący Libię i Tunezję z Włochami jest najbardziej śmiercionośny. Od 2014 roku zginęło tutaj 17 tysięcy osób. Morze Śródziemne wcale nie jest łatwe do żeglugi małą łódką, ma długie fale, te łodzie nie są odpowiednio wyposażone, to są czasami po prostu gumowe pontony. Ludzie, którzy wsiadają na te łodzie, często widzą w ogóle morze po raz pierwszy w życiu, a ktoś sadza ich za sterem, pokazuje kompas i mówi: płyń w tym kierunku. No trudno się dziwić, że umierają.
U nas o tym dramacie jest cicho. Pojedyncze portale publikują tylko krótkie wzmianki, które na nikim tradycyjnie, jak to w Polsce, nie robią wrażenia. We Włoszech jest trochę głośniej. Nastroje są mocno zbliżone, to znaczy jest ogromny gniew na przemytników ludźmi i coraz głośniejsze domaganie się to od Europy działania, a nie przeczekiwania, aż samo to się skończy. Prezydent Włoch napisał w oświadczeniu, że ważne jest, że Unia Europejska wzięła wreszcie na siebie ważne jest, żeby ona w ogóle wzięła na siebie odpowiedzialność za zarządzanie zjawiskiem migracyjnym, aby zabrać je z rąk handlarzy ludźmi, którzy się bezpośrednio angażują w politykę migracyjną. Unia Europejska powinna wspierać współpracę na rzecz rozwoju tych krajów, z których młodzi ludzie są zmuszeni uciekać z braku perspektyw. Wicepremier Matteo Salvini pisze, że przemytnicy wypuszczają w morze coraz mniej bezpieczne i zdewastowane małe łodzie, zarabiając na skórze tych ludzi miliony dolarów inwestowane potem w broń i narkotyki. Powstrzymanie handlarzy ludźmi jest moralnym obowiązkiem każdego, szczególnie dla ratowania życia niewinnych. Minister obrony Włoch też mówi o zysku handlarzy mężczyznami i kobietami. Mówi, że są to ludzie pozbawieni skrupułów, którym należy się przeciwstawiać na wszystkie sposoby, tak żeby odebrać im możliwość wykorzystywania ubóstwa, wojen, zmian klimatycznych dla ich celów. Szukam, czy wszystko pani Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, mówi, że plany reform tych europejskich przepisów azylowych, migracyjnych już leżą na stole. No fajnie, żeby coś się w tym kierunku zadziało, a nie żeby tylko leżały. Są też głosy duchownych. Pierwszy na tej plaży z księży był ksiądz Rosario Morone. On zszedł rano na plażę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Mówi, że widział już ludzi tylko w workach. Widział też 9-letnią dziewczynkę i pyta, czy nie możemy się zorganizować, żeby dotrzeć do nich i pomóc, zanim umrą. I mówi o potrójnej nadziei, jaką ma. Po pierwsze, żebyśmy zamiast gromadzić chleb dla siebie, myśleli o dawaniu chleba innym. Po drugie, tą drugą jego nadzieją jest to, żeby religia nie zamykała się w liturgii i kulcie, ale żeby była miłością. Bo i na mszę idziemy, żeby kochać, i na procesję idziemy, żeby kochać, i modlimy się, żeby kochać, a bez kochania żadna z tych rzeczy nie ma większego sensu. I trzecia nadzieja księdza Rosario jest taka, żeby politycy zaczęli myśleć nie w kategoriach władzy, ale w kategoriach służby. I to służby całej ludzkości. Na miejsce przyjechał też arcybiskup Crotone, ale ważne słowa powiedział ksiądz Luigi Ciotti. To jest znany włoski, mam nadzieję, że akurat to dobrze czytam, to jest znany włoski ksiądz, który się zajmuje od lat najpierw trochę różnymi odmiennicami, potem już bardzo wprost osobami uzależnionymi od narkotyków, potem ludźmi z zakładów karnych, ale też ostatnio dosyć mocno walką z przestępczością zorganizowaną, a rzucać wyzwanie mafii we Włoszech, w Kalabrii, to sami Państwo rozumieją, że trzeba mieć odwagę. No i ksiądz mówi, że to, z czym mamy do czynienia, to już nie są migracje, to są deportacje. Mówi bardzo mocno. Świat nadal dzieli się na świat wielkich liniowców i świat tratw. Świat bogatych i zdesperowanych biednych. Świat osiadłych i świat przymusowych migrantów. Powinniśmy przestać nazywać to migracjami. To są wymuszone deportacje. Nikt nie opuszcza swoich bliskich, swoich domów z własnej woli, narażając się na ryzykowne podróże w rękach organizacji przestępczych. Ludzie robią to tylko dlatego, że zmusza ich do tego system, wewnętrznie brutalny system ekonomiczny, który kolonizuje ich i wyzyskuje. Dzieje się tak, ponieważ zglobalizowany Zachód w imię bożka zysku czyni wokół siebie spaloną ziemię, oferując mu alternatywny wyzysk, jeśli nie niewolnictwo. I tak oto cicha rzeź odbywa się od co najmniej 30 lat na oczach bogatego Zachodu, który udaje, że tego nie widzi. Myślę, że jest to bliskie myśleniu papieża Franciszka z Laudato Si.
o tym, że świat jest jednym organizmem, wszyscy jesteśmy braćmi i to, co my zaniedbamy, odbije się na innych. Długo dziś było, ale też na fali tego migracyjnego tematu ja bym chciała Państwa bardzo zaprosić na program w czwartek. Naszym gościem będzie już chyba po raz trzeci dr Rafał Cekiera, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Rafał wydał niedawno książkę Uchodźcy, migranci i Kościół katolicki, Polska debata migracyjna po 2015 roku w kontekście nauczania Kościoła katolickiego. I o tej książce porozmawiamy i o tej polskiej debacie inspirowanej też przez Kościół, porozmawiamy i sprawdzimy, dlaczego jeśli mówię o uchodźcach w tym programie, to program nagle ma połowę mniej wyświetleń. Dlaczego życie ludzi nas nie obchodzi? Zapraszam w czwartek, zapraszam jak zwykle na 21.15. Oczywiście zapraszam tradycyjnie do wspierania istnienia tegoż programu w serwisie Patronite. Ten serwis działa tak, że Państwo podają tam swój numer karty kredytowej. Serwis pilnuje, żeby Państwo zafundowali mi jedną kawę w miesiącu albo i więcej, jak ktoś ma ochotę i może. No i przez to Państwo sprawiają, że ten program może dalej funkcjonować i że inni, którzy nie mogą albo nie chcą być patronami, też mogą go słuchać. Można zajrzeć na Patronite, poczytać jak to działa po prostu, może się komuś spodoba i będzie chciał dołączyć. Zwłaszcza, że dołączenie do grona patronów oznacza też dołączenie do grupy dla patronów, a tam to, proszę Państwa, naprawdę się dzieje, ale nie zdradzę. Tyle dziś ode mnie, dobrego tygodnia Państwu życzę, a w czwartek widzimy się jak zwykle o 21.15. Wrogów kotów proszę o sygnał, tak? Czy budujemy to studio za 100 tysięcy i są Państwo gotowi je finansować, czy jednak nie? To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.